Muszę to sobie na spokojnie przemyśleć, no ale nie będę tego ukrywać przed wami, bo... No. Brawo! I wcinaj. A ty co tu w kartonie tak drapiesz? Ja jestem w ogóle cała brudna. Wiecie co, jestem rozwalona tym, że te zakupy z Amazonu przychodzą w takich ogromnych kartonach. Ostatnio to prawie codziennie do przodu, prawie codziennie coś. Naprawdę nie wiem, jak mam się zachować. Wyzwała mnie wulgarnie, to ja się po prostu obawiam, że ona mogłaby sobie coś zrobić. Jeżeli ona chce, no to niech mnie pozwie. Nie wiem, jestem zdania, że dziewczyna ewidentnie potrzebuje pomocy. Dzień dobry kochani, z tej strony Estera. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Niestety dzisiaj witam się z wami w takim nie najlepszym humorze. Jestem strasznie niewyspana, dlatego że wczoraj wybuchła pewna afera. Ci z was, którzy mnie obserwują na Instagramie, to pewnie wiedzą, o co chodzi. I powiem wam krótko w tym momencie, bo ja jeszcze cały czas jeszcze myślę, jak zareagować właśnie na to, co się stało. No jestem w szoku. Jestem naprawdę w szoku, bo nie spodziewałam się tego. Muszę to sobie na spokojnie przemyśleć, no ale nie będę tego ukrywać przed wami, bo jeżeli nagrywam vlogtober, to nagrywam codziennie i nie będę tutaj uśmiechnięta, szczebiotać do was, kiedy jestem tak naprawdę zła, smutna, zszokowana. Wyjęłam sobie ze wczorajszego rosołu warzywka i będę z nich robić sałatkę warzywną, bo ostatnia była tak pyszna, że muszę, po prostu muszę, no. A tutaj mam mięso, które też wyjęłam z rosołu i będziemy robić wrapy. Dzieciaki oszaleją, bo kochają wrapy. Mięso podsmażam na oleju z przyprawą kebab gyros. To jest prymat. Obiektyw jak zwykle paruje. Co, Dawidek, już wyczułeś zapachy? Co? Wyczułeś już zapachy? Zaraz będą wrapy. Pomożesz. Właśnie zaproponowałam Dawidowi, żeby mi pomógł, a on od razu zapytał, czy może mi pomóc i wyszło tak, że równocześnie się zapytaliśmy. Możesz, możesz. Trzeba pokroić warzywka. Tak, ogórka już Dawid zabrał. Tutaj mamy pomidor, ogórki kiszone, sałata i czerwona cebula. Sos robię z jogurtu greckiego, majonezu. Tutaj mam miks ziół, dwa ząbki czosnku i tortilla. Brawo! I wcinaj!
ty co tu w kartonie tak drapiesz? Ty chcesz się tu załatwić? Co? No gadaj ze mną, gadaj. Co robisz? Kocyk może tu wrzucimy, co? Teraz znajdę jakiś kocyk. Chcesz tu sobie spać? Tak? Ogarnęłam kuchnię. Było co ogarniać po tym gotowaniu. Ja jestem w ogóle cała brudna. Poplamiłam się totalnie. Także nie wiem, czy się przebierać, czy się nie przebierać. Już jest mi po prostu dzisiaj wszystko jedno, ale chyba się przebiorę. Nie będę tutaj jak taka fleja paradować przed wami. Przebrałam się i pokażę wam, co tutaj przyszło do mnie dzisiaj. Bo dzisiaj dostałam paczkę z Pixi i przyszły też moje dwa zamówienia z Amazonu. Ostatnio nazbierało mi się pełno jakichś kartonów, kopert, bo zaczęłam zamawiać dużo przez internet i nie chodzę tyle po sklepach. Siedzę sobie w domu, klikam i później mi dowożą różnego rodzaju przedmioty. Ja jestem Amazonem ostatnio zachwycona. Oczywiście tak jak zwykle podaję wam linki do wszystkich rzeczy, które będę pokazywać. Na Amazonie można kupić wszystko, nawet wodę. Ja jestem w szoku. W życiu bym nie wpadła na to, żeby wody szukać na Amazonie. No, ale duża paczka, co? Zamówiłam dziadka do orzechów. I muszę wam powiedzieć, że jest naprawdę ok. Jest bardzo solidny, fajny. Mam nadzieję, że będzie na lata. Ja się muszę jednak rozebrać, bo mi jest za gorąco. Wiecie co, w ogóle właśnie, ja wam nie powiedziałam najlepszego. O tym powiem zaraz, bo znowu stracę wątek. Chciałam tylko powiedzieć, że już ostatnio wspominałam, że jest jeszcze dość sporo takich jakichś rzeczy do domu, które ja muszę kupić. Na przykład sitko, no jedną z nich był właśnie dziadek do orzechów. Ja ogólnie dziadka do orzechów nie widziałam tutaj nigdzie w marketach. Chyba nigdy nie trafiłam, bo gdybym gdzieś zobaczyła, to pewnie by mi się tak przypomniało, że potrzebuję. Ale w tych marketach rzeczy są takie, powiem wam, że średniej jakości. Często na przykład jak kupiłam praskę do czosnku, to już od razu mi pisałyście, że ona jest beznadziejna. I jest beznadziejna i użyłam jej 3 razy, a teraz wróciłam do ścierania czosnku na tarce. Ten wydaje się być spoko, mam nadzieję, że nic się nie będzie z nim działo. No i rok temu rozłupywaliśmy orzechy takim, no, młotkiem do mięsa. Także było śmiesznie tutaj na betonie przed domem. Dawid, bardzo lubiłeś orzechy. Ja zauważyłam, że jak kupię taką mieszankę orzechów, to moje dzieciaki tak średnio jedzą. Nerkowce, lubią te nerkowce, zawsze zjedzą, ale takie jakieś mieszanki typu laskowe, włoskie i tak dalej nie przepadają. A właśnie jak są w łupinach, to Dawid łupie jak najęty. Chyba dlatego właśnie, że są to łupinki, że to jest jakieś takie fajniejsze. Więc tak, no słuchajcie, chłopaki mi się pochorowali troszkę. I ogólnie jest problem, i to spory problem, dlatego że ja wam mówiłam, że planujemy jakiś tam wyjazd. Chciałam polecieć do Polski, ale później stwierdziłam, że nie, że do Polski polecimy sobie później troszkę. Druga opcja była taka, żeby polecieć do Paryża, bo dostałam w tym roku mnóstwo zaproszeń na Fashion Week. To było teraz jakoś tak, że był, w sumie teraz jeszcze chyba jest, odbywał się ten taki normalny, tak to nazwijmy, Fashion Week i po nim był jakiś taki chiński Fashion Week. I naprawdę tych zaproszeń nazbierało się mnóstwo, więc stwierdziłam, że sobie polecimy i ja sobie pójdę na jakieś tam pokazy, a 1 albo 2 dni spędzimy w Disneylandzie. No i ogólnie Bartek nie chciał lecieć. Bartek już w Disneylandzie był i delikatnie mówiąc nie był zachwycony. To znaczy wtedy mu się podobało, ale teraz powiedział, że nie, że absolutnie, że on tam nie chce jechać, że ogólnie lipa. No ja tak uważam, że Disneyland jest fajny na raz, ale tam jest naprawdę mało atrakcji, ogromne kolejki. Trzeba się trochę nabiegać i no tak szału nie ma. Z kolei Dawid bardzo chciał polecieć do Disneylandu, dlatego że ja wtedy, kiedy z Bartkiem leciałam do Disneylandu, nie miałam dowodu osobistego dla Dawida. Jego ojciec nie zgadzał się na to, żeby Dawid miał wyrobiony ten dokument. No i po prostu musiał siedzieć w domu. No więc strasznie to przykre było, no ale no niestety musiał zostać z dziadkami, kiedy my się bawiliśmy w Disneylandzie. I Dawid ogólnie chciałby polecieć do Disneylandu. Więc myślę, że polecimy sobie, no najprawdopodobniej ja z nim albo jeszcze z Różą, ale no to nie teraz, być może za pół roku, być może za rok, zobaczymy. No i teraz zaplanowaliśmy sobie wyjazd, nie będę wam jeszcze mówić dokąd, będziecie mieć niespodziankę. I ja się strasznie stresuję, że ten wyjazd nie wypali, a ja już mam opłacony hotel, opłacone mam bilety. No i mam stres, ogólnie mam stres, także zobaczymy co to będzie. Tutaj mam paczkę z Pixi. Jak zwykle piękna. A po co tutaj ten papier włożyli? Nie wiem. I tutaj jest coś takiego. Nie będę wam teraz pokazywać swatchy,
Bo na przykład tak, ten produkt to już wiem, że na 100% będzie na konkurs dla Was, bo to jest róż do policzków, jakiś taki w żelu. Ja tego typu produktów mam sporo, dlatego że miałam w kalendarzach adwentowych, a jeszcze dwóch kalendarzy nie otworzyłam. Bo właśnie nie wiem, czy ja mam je otwierać w tych vlogtoberach, bo to tak trochę głupio. To nie wiem, może ja je zostawię na vlogmasy. Dajcie znać, czy chcecie już teraz te kalendarze zobaczyć. I czy nie będzie Wam to przeszkadzało, że we vlogtoberach pokazuję kalendarze adwentowe, bo no mi się to wydaje trochę dziwne. Tutaj mam w ogóle jakąś kredkę CC korygującą pod oczy i tego produktu jestem bardzo ciekawa, nie oddam go Wam, już zapowiadam. Będę go sobie chciała wypróbować, tym bardziej, że u mnie ostatnimi czasy, no, te sińce z niewyspania się pojawiają. Tutaj mam tusz i tusz myślę, że też będzie dla Was. Fajne to może być, ale wydaje mi się, że jest taka malutka. Kolor najczerniejsza czerń. Zaraz sobie zobaczę. Nie, normalny rozmiar. Wydawała mi się jakaś taka malutka. Nie wiem dlaczego. Nie będę jej otwierać, żeby nie zaczęła wysychać. Właśnie, kochani, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to ja Was bardzo, bardzo zachęcam, żebyście to zrobili, bo pomoże mi to oczywiście w rozwoju kanału. Poza tym ostatnio poprosiłam Was o subskrypcję i jak zobaczyłam, że jednego dnia doszło mi prawie, chciałam powiedzieć 1000, prawie 100 subskrypcji, to byłam w niebo wzięta. Ja o to nigdy nie prosiłam, a prawda jest taka, że czasami ludzie oglądają te filmy i nie subskrybują kanału. Wiecie co, nawet ja się ostatnio nad tym złapałam. Ja lubię oglądać Aleandrę też, między innymi. Oglądałam jej filmy i później zapomniałam o niej nagle. Rozmawiałam z Adą z kanału Adrenalina Vlog i ona mi o niej przypomniała i mówię, kurczę, gdzie mi ta dziewczyna zaginęła? A okazało się, że ja jej nawet nie subskrybowałam. Nie mam pojęcia, czy ta subskrypcja jakoś by odskoczyła, czy ja jej nigdy nie zasubskrybowałam, nie pamiętam, ale wiem, że ją naprawdę oglądałam i nadal oglądam, bo dziewczyna mnie naprawdę bardzo motywuje. Słuchajcie, ona chodzi do normalnej pracy na etat, ma dziecko, prowadzi dom, ma naprawdę wielką chatę do ogarnięcia, do tego ma swoją działalność i jeszcze nagrywa na YouTube'a, więc... Więc jak ja myślę, że mam ciężko, jak czuję, że jest mi źle i coś tam mi się nie chce robić, to naprawdę takie osoby dają mi taki zastrzyk motywacji, że to jest nie do opisania. Tutaj mam błyszczyk, jego sobie chyba zostawię, ale jeszcze nie jestem pewna. To jest taki błyszczyk, który powiększa usta. Bardzo lubię te błyszczyki i ten ma naprawdę śliczny kolor. Co ja w ogóle tutaj tak przyfandzoliłam o ten róg, że aż sobie zdarłam skórę i naprawdę bardzo mnie to boli. Muszę coś zrobić z tymi rogami, tym i tym. Jakąś gumę może nakleić, bo powiem Wam, że ciągle o nie uderzamy wszyscy, łącznie z różą. Więc to jest naprawdę niebezpieczne. A ja tutaj mam tak wąsko, przepychałam się, no i tak przyfandzoliłam dość ostro. O, taki kolorek, bardzo ładny, zgaszony, brudny róż, śliczny. Chyba sobie zostawię. A tutaj mam żel do brwi. I nie wiem, czy go zostawiać, czy nie. No jestem ogólnie bardzo ciekawa tego produktu. Tymi żelami powiem Wam, że na przykład ja mam tak, że ciężko jest mi trafić na dobry. Taki naprawdę dobry żel to chyba jedynie z Benefitu miałam. Taki, z którego byłabym w 100% zadowolona i mogła szczerze polecić. Ja sobie pudełeczko zostawiam jak zwykle. Zbieram te, właśnie nie dokończyłam. Zbieram te pudełka od tych rzeczy, które zamawiam, bo może wystawię rzeczy na Vinted za jakiś czas, jak posprzątam szafę. Nie wiem, czy znajdę na to czas, mam nadzieję, że tak. Zamówiłam w końcu porządną wycieraczkę. I wiecie co, jestem rozwalona tym, że te zakupy z Amazonu przychodzą w takich ogromnych kartonach. Oni nawet wodę przysyłają w kartonach, więc to jak tak na nią patrzę, to myślę o tych drzewach biednych, które musiały się w ten karton zamienić. Hej, Dawid, jak się czujesz? Tak. Gardło boli? Nie, już tak. Nie, nie już tak? Nie. Dobrze. Żebyście się nie rozłożyli. O, pomóż mi. Zobacz, jak zarywam. Tu o tym. Trzeba coś z tym zrobić. No, ta to jest konkretna. Dobra, Dawid, zostaw to, zostaw to. To wyniesiemy to razem, nie wyciągaj tego. Bo kot nie będzie chciał chyba tutaj w tym kartonie siedzieć. Po co to? No ja właśnie przed chwilą o tym mówiłam. No, jeszcze papier. Zobaczcie, odpoczekaj, ja pokażę. Zobaczcie, no jeszcze tyle papieru. No. Jak to ma się w ogóle zepsuć? No to się nie zepsuje, ona jest bardzo solidna, jest niesamowicie solidna. I zobaczcie, jest piękna. Ładna jest, nie, Dawid? Mhm. Chcesz od razu wynieść przed dom? Tak. A tą sprzed domu może damy tutaj. Będę musiała jeszcze jedną zamówić. Choć ja pokażę z bliska, bo to jest takie... To jest tak jakby chyba ten kokos, ale on jest taki sprasowany mocniej, więc mam nadzieję, że to się nie będzie rozwalało. To jest kokos?
Chyba tak. Oj, no to jest taki ten, to jest ten kokos, no. Kurczę, ładna jest. Zobacz, sobie tu urządzamy Javierę powoli, nie? Ostatnio to prawie codziennie do przodu, prawie codziennie coś. Więc jest fajnie. Pomalutku się urządzimy ładnie. Pogadamy sobie teraz chwilkę. Odpowiem na jedno pytanie takie ciekawe, które dostałam. No i też chciałabym poruszyć temat tego, co się wydarzyło. Naprawdę nie wiem, jak mam się zachować. Dla tych, co nie wiedzą, o co w ogóle chodzi. Sarunia SO Beauty, na pewno mnóstwo z Was kojarzy ją, zrobiła na TikToku live'a, podczas którego piła kosmiczne ilości alkoholu i obrażała mnie. Wyzwała mnie wulgarnie, powiedziała, że kłamie, no nagadała ogólnie bzdur na mój temat. I powiem Wam tak, ja wiem, że ta osoba jest, nie wiem co powiedzieć, chora, zaburzona, no potrzebuje pomocy psychologicznej przynajmniej, być może psychiatrycznej. I nie chcę tutaj wylewać na nią jakiegoś szamba, dlatego że gdybym ja zaczęła teraz tutaj mówić i poruszać ten temat, to ja się po prostu obawiam, że ona mogłaby sobie coś zrobić. Naprawdę nie wiem, co zrobić, bo z jednej strony najchętniej w ogóle bym nie poruszała tego tematu, a z drugiej strony nie pozwolę, żeby ktoś mnie obrażał i nazywał kłamcą, dlatego że każde słowo, które powiedziałam kiedyś tam na jej temat, było prawdą. I powiem Wam tak, kiedy wybuchła ta afera z biciem psa, Sara, żeby zamknąć mi usta, zgłosiła mnie na policję i zgłosiła na tą policję nieprawdę. Ja dostałam list z policji, no że mam przestać ją molestować i tak dalej. I to był taki list tylko informujący, ja nie miałam się udać na żadne przesłuchanie, nic z tych rzeczy, ale ja wtedy zadzwoniłam na policję i powiedziałam, że nie mam zamiaru usuwać tego filmu, że wszystko, co powiedziałam, jest prawdą, że posiadam dowody na to, że to jest prawda. No i tyle. No i policjant powiedział, że okej, no tam na początku naciskał, że w ogóle powinnam ten film usunąć i tak dalej. Ja powiedziałam, że nie, jeżeli ona chce, no to niech mnie pozwie, tak? Ja wiem, że mówię prawdę, mogę to udowodnić, więc no czego ja się miałam bać? No i stanęło na tym, że na końcu ten policjant mnie namawiał, żebym ja to bicie psa zgłosiła jako znęcanie się nad zwierzętami. Ja tego nie zrobiłam, bo wiedziałam, że ten pies już jest... Czekajcie, muszę odebrać telefon. Rozmawiałam chwilkę i straciłam wątek. No i ten policjant naciskał na mnie, żebym to zgłosiła jako przestępstwo. Ja powiedziałam, że tego nie zrobię, że ja chcę mieć tylko i wyłącznie święty spokój. I ja też w ogóle o tej sytuacji nie mówiłam Wam, ja to przemilczałam. Powiedziałam tam oczywiście jakimś znajomym, paru osobom, chyba komuś coś tam w komentarzu napomniałam. I tyle, nie robiłam tego, żeby mieć święty spokój, żeby po prostu ta osoba trzymała się ode mnie z dala. Ja nie chciałam z nią mieć żadnej styczności, żadnego kontaktu, żadnych dram i żadnych kłótni. Później była jeszcze jedna sytuacja, też coś odwaliła znowu, ale wiecie co, ja naprawdę, ja nie wiem, czy ja mam Wam o tym mówić, czy nie, ja sobie muszę to jeszcze przemyśleć. No naprawdę, tak jak mówię, ja jestem po prostu zniesmaczona i z jednej strony nie pozwolę na to, żeby przed tak wielką publicznością kłamała na mój temat i mnie obrażała wulgarnie. W sumie ja to powinnam teraz zgłosić na policję, bo obraziła mnie wulgarnymi słowami publicznie. W ogóle z tego, co mi pisały dziewczyny, ja też mam fragmenty tego live'a, więc strasznie się to oglądało. Było widać, że ona jest zalana dosłownie w trupa prawie, że załatwiała potrzeby fizjologiczne na tym live'ie. Sikała publicznie. No jakby jej odwaliło, po prostu jej coś odwaliło. Ja głęboko wierzę w to, że gdyby ona była trzeźwa, to by milczała, ale pod wpływem alkoholu jakaś tam... No ma na pewno ogromną niechęć do mnie, nienawidzi mnie. I hamulce puściły, no i to wszystko się jakby z niej wylało. No nie wiem, nie wiem, może w ogóle nie powinnam dzisiaj poruszać tego tematu, bo naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Mogę powiedzieć tylko tyle, że nie kłamałam na jej temat. A co do jej znajomości z Łukaszem, to może ja coś więcej opowiem jutro. No nie wiem, no jestem zdania, że dziewczyna ewidentnie potrzebuje pomocy i naprawdę jestem zdania, że YouTube nie jest miejscem dla osób z takimi problemami, dlatego że YouTube takie problemy może tylko i wyłącznie pogłębiać. Praktycznie każdy youtuber spotyka się z hejtem, każdemu youtuberowi są wytykane różne rzeczy i osoba, która jest w takim stanie, osoba, która się nie akceptuje, osoba, która kłamie, która jest, nie wiem, może jest zaburzona, może jest zagubiona, tak naprawdę nie mnie to oceniać. Nie wiem, kończę temat, bo naprawdę nie wiem. Nie wiem, co mam powiedzieć i muszę to jeszcze przemyśleć. Na pewno nie chciałabym działać pod wpływem emocji, aczkolwiek no... Wkurzyłam się bardzo i nawet nie wiem, czy bardziej się nie zszokowałam, niż wkurzyłam, ale
No jestem tym bardzo zniesmaczona. Ten live trwał podobno kilka godzin, 7-8 i z tego co dziewczyny pisały, to nie dało się tego oglądać. Oczywiście obserwatorzy ją tam podburzali, no bo wiadomo, ludzie uwielbiają dramy, uwielbiają publiczne wylewanie pomyj na innych ludzi i no i działo się. Na początku, tu akurat właśnie ten fragment mam, powiedziała, że ona nie porusza tego tematu, bo ma klasę, a później sikała przy ludziach. Ale dobra, więc stwierdziła, że nie będzie nic mówić, że ja się zachowałam jedynie podle w stosunku do niej, że ma nadzieję, że karma do mnie wróci, a później już po całości cieszyła się, że karma do mnie wróciła i tak dalej. No, ja jakoś nie odczułam tego, żeby karma do mnie wróciła. Wiadomo, byłam w nieciekawej sytuacji, ale myślę, że odbiłam się od tego takiego dna, na które upadłam, można tak powiedzieć. I jest coraz lepiej i oby było. No ale zazwyczaj w życiu tak jest, że jeżeli człowiek, tak jak na przykład ja, w tym momencie jestem już szczęśliwa, dobrze się czuję psychicznie i wszystko idzie mi dobrze, jestem naprawdę zadowolona z tego, co robię. Mam dość fajne życie, powiedziałabym, chociaż w wielu aspektach można byłoby je jeszcze polepszyć, ale mam naprawdę cudowne grono odbiorców, którzy są doceniający, wspierający, naprawdę przekochani i często mi pomagają w rozwiązywaniu różnych tam problemów. No, często właśnie jest tak, że jeżeli człowiekowi zaczyna się już wszystko fajnie układać i człowiek wychodzi na prostą, no to dostaje obuchem w łeb i właśnie takie sytuacje mają miejsce. Dobra, odpowiem jeszcze na jedno pytanie, bo tak jak widzicie, tutaj jąkam się, przerywam i naprawdę nie wiem, co mam wam powiedzieć. Dostałam takie naprawdę bardzo ciekawe pytanie. To były w sumie dwa pytania w komentarzu. Nie będę go teraz szukać, bo pamiętam mniej więcej, o co chodziło. Pierwsze pytanie było takie, czy ja się nie wstydzę mówić po polsku tutaj publicznie, jak jestem gdzieś tam w sklepach, w miejscach publicznych. Chyba było też pytanie, czy mnie kiedyś spotkały jakieś nieprzyjemności z tego powodu i czy Anglicy nie czepiają się jeżdżenia po trawnikach. Więc powiem wam, że nie miałam takiej sytuacji, żeby ktoś się czepiał jeżdżenia po trawnikach, ale aczkolwiek muszę Dawidowi zwrócić na to uwagę, żeby tego nie robił, bo rzeczywiście komuś może to przeszkadzać, ale powiem wam, że była raz taka sytuacja, tu Łukaszowi powiedziała o tym sąsiadka, to było dawno temu, nie pamiętam dokładnie kiedy, ale obok jego domu wprowadzili się nowi sąsiedzi i jeden z chłopaków tam mieszkających w takim nastoletnim wieku przeszedł po trawie drugiej sąsiadki i ta sąsiadka zgłosiła ich do kancila, zgłosiła na nich skargę, że ktoś przeszedł po jej trawniku. Także bez komentarza, w ogóle to był hit, teraz mi się to przypomniało, taka śmieszna anegdotka, czy śmieszna, no, tragiczna, masakra. A jeżeli chodzi o mówienie po polsku, nie wstydzę się absolutnie. Nie jest tak, że na przykład mówię do dzieci publicznie po angielsku, żeby ktoś czasami nie usłyszał, że my jesteśmy Polakami i nigdy w życiu nie miałam z tego powodu jakichkolwiek problemów, jakichkolwiek przykrości. Muszę się napić, ale powiem wam, że będę chyba zaraz kończyć, bo tak się czuję średniowo. Nie wiem, czy mnie coś nie bierze, oby nie. Tak, więc nigdy żadnych nieprzyjemności nie miałam, ale to jest ważna rzecz, że ja mieszkam w mieście, gdzie tak naprawdę nie ma takiej polskiej patologii, tak bym to nazwała. No oczywiście są tam jakieś przypadki, ale ogólnie tutaj mieszkają bardzo porządni Polacy i są oni przez Anglików lubiani z tego, co widziałam. Na przykład w zakładach pracy często jest tak, w jakichś tam fabrykach na przykład, że na wielu stanowiskach kierowniczych są właśnie Polacy. Polacy są naprawdę bardzo cenionymi pracownikami tutaj, robią tam jakąś karierę w pracy, awansują, kształcą się też. Naprawdę jest tu kilka takich dziewczyn, które skończyły studia, które zrobiły dużo kursów, więc nie licząc kilku przypadków, no wszędzie to się zdarza oczywiście, no to tak uważam, że Polacy naprawdę mają bardzo, bardzo, bardzo dobrą opinię w tym mieście. To są zazwyczaj jakieś spokojne, ułożone, porządne rodziny i to chyba dlatego, tak sobie pomyślałam, że to właśnie może mieć związek. Naprawdę, nigdy, przenigdy nie miałam takiej sytuacji, żeby nawet ktoś krzywo na mnie spojrzał. Wręcz jest tak, że ja mówię do dzieci po polsku i zaczepiają mnie jakieś osoby. Tutaj jest bardzo dużo starszych osób, więc one też czasami lubią sobie porozmawiać i po prostu zaczepiają i są przemiłe, prawią komplementy mi i dzieciom. Naprawdę, no coś cudownego, szczególnie na przykład jeżeli się idzie parkiem, no to ja mówię dzień dobry jakimś starszym osobom, one często nawet same mówią dzień dobry, się witają i pozdrawiają.
Także no pod tym względem to atmosfera w tym mieście jest naprawdę bardzo fajna. No ale podejrzewam, że gdybym mieszkała na przykład w Londynie, gdzie jest dużo takiej polskiej patologii, no to na pewno nieraz ktoś spojrzałby na mnie krzywo, tak mi się wydaje. Dobra, kochani, ja już się dzisiaj będę z wami żegnać. Trochę się rozgadałam, więc myślę, że lepiej będzie zakończyć ten film, na wypadek gdyby był zbyt długi. No i co, pozdrawiam was serdecznie, dziękuję wam za wszystkie subskrypcje, łapki w górę i komentarze. Trzymajcie się cieplutko w zdrowiu i mam nadzieję, że zobaczymy się jutro. Pa!